więc jesteśmy w akwarium, właśnie zaraz będziemy wchodzić. Lembitu jeszcze próbuje coś zakombinować, żebyśmy może weszli za darmo nawet, albo coś taniej. On kilka lat temu poradził im, jak zaprojektować koszulki z napisem Dorsz, żeby to wyglądało ładnie. I te panie go pamiętają, okazuje się, i on do tej pani mówi my lady, więc wszystko wygląda dobrze. I go with my dog to walk a little bit, and they do everything. Dorszk. 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 Zwiedzanie wielkiego akwarium w Alesund zaczynamy od fok i pingwinów. Tak, tak, proszę Państwa. Foken und pingwinen? Zusammen. Natychmiast. Za jasne jeszcze. Mógłby sandacz tu być. Dobrego. O, widzisz? To jest super. A się przykitrała śmiesznie. Jak masz bułeczkę, to jesteś tak. Wspaniałe zwierzęta. Wspaniałe. Emocjonujące. Cudowne. Pływają sobie. To nawet nie są śledzie, to są jakieś szprotko, sardynko, śledzio, rybony jakieś zwariowane. Tutaj są do obejrzenia wszelkiej maści ryby, naprawdę. W tej chwili stoję przy takim całkiem sporym zbiorniku z pływającymi pod powierzchnią makrelami. Na dole są flądry różnego rodzaju, ale mamy tutaj też płaszczki. Widzę jakieś ryby drapieżne. No jest tego mnóstwo. Tutaj na dobrą sprawę, jakby się chciało, miało ochotę, to można się na przykład pomodlić do któregoś z gatunków, żeby później na kutrze właśnie mieć dobre powodzenie. Ja za chwilę będę to robił. Ja cię kręcę. Łeś. Ty, ale ci się przeciąga. Czyli jesteśmy już w głębokim fiordzie i rzeczywiście zaczynają się konkretne rybska tutaj. Albo tu na ścianie też tam wisi. Są tutaj kongery, dorsze i duże dorsze. Naprawdę konkretne. Wrażenie niesamowite. Pokaż im pilkera. No. No tutaj to już jest takie akwarium, że wszystkim nam ślinka leci. Są ryby po 5 kilo, 10 kilo, dorsze, czarniaki, halibuty, kongery, w tym biały konger. Nie mam żadnych pytań. Oto płyną na przykład teraz nade mną dwa potężne halibuty. Wspaniałe ryby. Widać stąd, że taka ryba wcale nie jest płaska, a to jest taki batyskaw. Potężny, gruby kształt. Co to? Co to za ryb? Z reguły normalna knajpa nazywałaby się pod dorszem, ale nie tutaj. Tutaj akurat jest taka sytuacja, a nie inna i można by to spokojnie nazwać nad dorszem. Z prostej przyczyny, no bo tutaj ten basen jest cały wypełniony dorszami na opór. O, cześć koleżko. Super. A, mam cię. Podczas kiedy inni zwiedzają, robią zdjęcia, ty studiujesz. I potem jako ten wykształciuch nie będziesz chciał z nami rozmawiać. Wszystko na muchę łapię, łososie, trocie. Tak? Profesor muszkologii.